Cześć, witaj! Głośność w pomieszczeniach publicznych, takich jak środki komunikacji miejskiej, czyli tramwaj, pociąg czy też autobus, sprzyjają naszej kreatywności. Tak, to właśnie wtedy możemy wpadać na jedne z najbardziej kreatywnych pomysłów, kreatywnych rozwiązań, bądź możemy przywoływać się w sposób lewej pięści zaciśniętej w żółwika, takiego między innymi, i przywoływać sobie jakieś informacje, dajmy na to z lekcji, z wykładu, czy też powiedzmy nawet mogą być to słowa szefa, które gdzieś tam usłyszeliście, dajmy na to przed chwilą, bądź od osoby, z którą budujecie jakąś silną relację. No i warto to wszystko podsumować, że nie jest to absolutnie żadna wymówka, że jest zbyt głośno i wasz mózg nie może przefiltrować odpowiednich informacji po to, aby gdzieś tam wytworzyć z tego kreatywny koncept, z kreatywną jakąś konfigurację tego wszystkiego, co tam tutaj macie w środku i nad czym się zastanawiacie, nad jakim rozwiązaniem, bądź nad jakim fajnym pomysłem do zrealizowania. Więc na chwilę obecną chciałbym wam podziękować. 22 stycznia 18:55. Cześć!